pojedynek gigantów będący zwieńczeniem walki o koronę w Ekstralidze miał i zachwycił największych koneserów futbolu. Tempo akcji, strzały, interwencje bramkarzy oraz wyborna technika poszczególnych graczy spowodowały, że ręce same składały się do oklasków. Początek tego arcyciekawego spotkania należał do pretendentów, czyli drużyny Aztek Ochorta, która wyszła na prowadzenie 3-0. Jednak obrońcy tytułu ani myśleli się poddawać i w drugiej połowie doprowadzili do remisu 5-5. W komfortowej sytuacji była ekipa z Dolnego Wrzeszcza, miała bowiem 3 punkty i 6 bramek przewagi, dlatego stawką meczu był głównie prestiż. Ostatecznie Kohorta wygrała 8-6, a zawodnikiem spotkania został Grzegorz Musik, człowiek legenda gdańskiego Redboxu. Przypomnijmy zatem, 5 tytułów mistrzowskich w 3 drużynach. Legendarna drużyna A, legendarny Nexboard, a teraz Incredibles Aztek Kohorta. I pomyśleć, że moja skromna osoba za każdym razem na żywo widziała sukcesy Grzesia. Wniosek? Chyba zostanę jego menedżerem. A tak serio, serio, to Fakir przez całe spotkanie dzielnie walczył o koronę króla strzelców. Aby dokoptować do Borkowskiego i Piotrowskiego, brakowało mu 4 trafień. I dokonał tego. 4. bramkę zdobył w ostatniej sekundzie spotkania. To była prawdziwa pieczęć na tytule mistrzowskim. A już po chwili kapitan Paweł Czucha mógł otworzyć szampana, którego skosztowała również wszędobylska kamera. Drodzy Państwo, z ogromną, niezmierną przyjemnością pragnę Wam przedstawić miłościwie nam panującego kapitana, miłościwie nam panującej ekipy Aztek Ochorta mistrzem. Kapitalne, wielkie gratulacje, Paweł, na Twoje ręce, dla całej ekipy. Mecz niesamowity, Was się tak ogląda, że no, wspólnie z kolegami z Budrosu stworzycie widowisko niesamowite, jakie to jest tempo. Bramka za bramkę, akcje, no, palce lizać. Nie wiem, czy tutaj renderu starczy objętości, wiesz, pliku, żeby to wszystko pokazać, ale... Od początku zacznijmy. Jak dowiedziałeś się, że nie będzie Depty, to jakiś taki malutki niepokój się wkradł, czy nie? Znaczy, tak, wiedzieliśmy, że będzie ciężej, na pewno będzie gorzej z graniem ofensywnym, bo jednak to jest nasz filar tutaj, oni się super rozumieją, tak. Z Fakirem. Ale wiedzieliśmy też, że tak, mieliśmy dużą zaliczkę, jednak musielibyśmy z siedmioma ramkami, tak. Więc wiedzieliśmy, że jak damy z siebie wszystko w obronie, że może na meczu nie wygramy, ale na pewno tego nie stracimy. Słuchaj, jesienią rozmawialiśmy i byłeś zadowolony, bo i tak i nie, bo pierwszy raz drugie miejsce to był wasz najwyższy rezultat, ale myślałeś, że będzie aż tak dobrze? Nie wiem, znaczy ja tam zawsze podchodzę do tego tak na spokojnie. Wiedziałem, doszedł do nas bramkarz, tak, Maciek Libor, który zrobił nam świetną robotę, ustawia wszystkich w obronie, tak. Kapitalny zawodnik, świetnie gra nogami. Wzmocnienie nasze ogromne, jednak poza tym cały czas gramy w tym samym składzie praktycznie, więc zgrywamy się w sumie z mecza, nawet jesteśmy lepsi, każdy daje się wszystko, walczy za kolegę i w tym wiedzieliśmy, że będzie dobrze. To może powiedzmy jeszcze tak, jeden mecz... Minimalnie przegrany z GKS-em, trąbki wielkie. W takich okolicznościach, kiedy Fakir był na jednej nodze, można powiedzieć, właściwie bez nogi, 4-3, wszystko pozostałe do przodu. Absolutnie należał Wam się ten tytuł. No i za widowiskową grę też Wam się należał tytuł. No i miałem powiedzieć po meczu, bo już prawie sędzia gwizdał, że mały niedosyt, że nie ma króla strzelców, ale jest, w ostatniej sekundzie udało się. Tak, wspaniała sytuacja. Fakir no, walczył, to jest nasz motor napędowy, tak? On tutaj bardzo starał się, nawet jak miał jakąś okazję do strzelenia, też patrzy na kolegów, stara się odgrywać. W tym roku mamy wszystko. No, żal trochę tego meczu faktycznie z autokompleksem. Trochę liczyliśmy, że może uda się nam zrewanżować tutaj w rundzie finałowej, ale mamy wszystko. Mamy króla strzelców, mamy najlepszą obronę, mamy najlepszy atak. I macie koronę. Piękne. Piękne, właśnie. Jesteś w stanie na koniec wymienić chłopaków? Tak, oczywiście. To bardzo proszę, może nawet po jakimś jednym zdaniu? Mogę się przygotować? Dobra, postaramy się. Maciek Libor, zacznijmy od bramkarz, tak? Wspaniałe tutaj broń steruje wszystkim. Niejednokrotnie zawodnik meczu, prawda? Tak, prawda. Dalej. W obronie Marcin Macheta, Jacek Bednerski. To tak niby tak łatwo się mówi, a teraz emocje takie. Tak, Grzesiu Gliszczyński, mamy Jarka Kasara, mamy
O kurczę, mogą się, to niby koledzy, ale tak... może, kurde, ściąga by się jakaś przydała. Nie, no teraz ciężko mi powiedzieć, tak. Wszystkich znam osobiście, ale to tak... Bo nie można nikogo pominąć, prawda? Jest wiadomo, że ten Darek Mydlak jest nasz duet super napastników, tak. Jest Dominik Depta, jest tutaj Fakir właśnie nasz... Tak, tak. Mały Fakir deptany, przewracany, ale on sobie nic z tego nie robi. Dobra, to teraz... Bartek Krawczyk jeszcze zapomniałem, bo ostatnie mecze to przecież rewelacyjne. Tomasz Żuchowski, no i ja w mojej skromnej osobie tam jako pomagam, tylko tam troszkę organizacyjnie. No, skromny Paweł. Dobra, teraz powiedz, czy wy jesteście ekipą kolegów oprócz tego, że tutaj gracie? Tak, oczywiście, my tutaj... No zaraz to zresztą idziemy na piwko, trzeba pić to. Ale nie, widzimy się na co dzień, my tam już znamy się bardzo długo, także często jakieś tam spotkania poza też piłką. To pomogło też? Na pewno. Tutaj jeden za wszystkich, wszyscy za innego. Świetnie. I to co, jeszcze wypada, nie wiem, pozdrowić, podziękować komuś, nie wiem. A może podziękowania to tym razem dla naszych dziewczyn i żon, które są takie wyrozumiałe. No sezon długi, tak, wiadomo, te wyjścia to nie zawsze jest przyjemne, tak, kolidują zawsze z czymś. No ale dziękujemy wam. Ale nie wracacie z niczym. No tak, no. Faktycznie będą medale, będą ten super. Koniec! Koniec!